Mechanizmy tej cenzury w PRL-u pokazał to światu i nam, Polakom. Ojcze, ja jednak miałbym chęć odpowiedzieć panu Andrzejowi na pytanie, Piotrze, którego nie zadał, bo chyba nie słuchał tego, co czytałem. Pan Andrzej nie jest pierwszą osobą, która zamiast pytać o meritum sprawy, o cenzurę PRL-owską, próbuje coś insynuować. Więc panie Andrzeju, proszę posłuchać. Nie należy publikować żadnej informacji o katastrofie w kopalni Katowice, w której poniosło śmierć 4 górników. Nie należy publikować żadnej informacji na temat tąpnięcia w kopalni Polkowice. Informacje w lokalnej prasie wrocławskiej muszą mieć akceptację KWPZPR. Nie należy dopuszczać żadnych informacji na temat afery łapówkarskiej w Sandomierzu. Nie należy zezwalać na publikowanie informacji o przyznawaniu przez premiera rent specjalnych. Nie należy podawać, że komputer zakupiony został w USA. Chodzi o komputer w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. Więc proszę pana, my o tym mówimy. Mówimy o tym, czego dokonał Tomasz Strzyżewski, a nie filozofujemy na temat tego, co by było, gdyby w 1945 roku z Polski wszyscy wyjechali. Tomasz wyjechał, ponieważ miał bardzo ważny powód. Dodam, że w roku 2005 otrzymał z rąk, w 2006 otrzymał z rąk pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2005 otrzymał z Instytutu Pamięci Narodowej status człowieka pokrzywdzonego przez system PRL na podstawie zaświadczenia KR 5532. Więc to jest istota sprawy. Istotą sprawy był ten niszczycielski system cenzury, który nie chronił tajemnicy państwowej, tylko chronił informacji o tym, ilu górników zginęło w kopalni, a najlepiej, żeby żaden Polak się o tym nie dowiedział. I chronił całego systemu zbrodniczego, który w 1967 roku, ojcze, w grudniu w Szczecinie wypadły z torów 3 wozy tramwajowe. Śmierć poniosło 100 osób. To jest zupełnie zdumiewające. Gdybyśmy dzisiaj zapytali ludzi, którzy byli dorośli w tym czasie, czy pamiętają ten wypadek, nic by ojcy nie powiedzieli. Ponieważ tylko w Szczecinie wiedzieli o tym, że zginęło 100 osób na skutek największej katastrofy w komunikacji miejskiej w Europie. A my 1 maja wiedzieliśmy, jakie pochody przeszły w Budapeszcie, w Moskwie, w Krakowie, w Warszawie, w innych wojewódzkich miastach w Polsce wówczas, a nie wiedzieliśmy, jakie kontrpochody i inne manifestacje w tym samym czasie się odbywały. Między innymi, ale kolejne połączenie, kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kto tym razem? Antoni z Dolnego Śląska. Słuchamy, witamy panie. Pozdrawiam ojca prowadzącego i panów gości, a szczególnie się panu kłaniam panu Przybarczykowi i dziękuję jednym słowem za to, co robi, za wszystkie audycje, za jego wypowiedzi, które mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości polskiego społeczeństwa. Także bardzo dziękuję. Ja chciałbym może poruszyć problem cenzury w czasach nam współczesnych, w obecnym czasie. Oczywiście cenna jest audycja, wspomnienie minionych lat i należy się wsłuchać chociażby takie uwagi, jak się przedstawiała ówczesna emigracja właśnie, kto tworzył tą emigrację w dość dużym stopniu. Także to są bardzo cenne uwagi pod rozwagę telewidzom. Ale mi chodzi o współczesną cenzurę. Często by można chyba ją nazwać poprawnością polityczną. A zwłaszcza mi chodzi o cenzurę w mediach elektronicznych, w telewizji publicznej, polskiej telewizji. I w radiu, bo o ile komercyjne stacje oczywiście rządzą się swoim prawem, jest właściciel, prawda, dopuszcza. Panie Antoni, a propos, jeżeli chodzi o komercyjne stacje, to my wiemy, kto te stacje komercyjne założył. No właśnie, ja się ich nie czepiam, prawda, mam swoje zdanie i powinniśmy mieć swoje zdanie, mieć świadomość, jak kształtują, jak wykrzywiają świadomość społeczeństwa, ale mam ogromny pretensję, żal do publicznej telewizji, że nadal panuje cenzura w publicznej telewizji. Proszę państwa, wiemy o filmach pułkownikach, które przez całe 20 lat zalegają pułki w telewizji publicznej. Ostatnio tygodnik Nasza Polska rozprowadza film pani Aliny Czerniakowskiej Po stronie prawdy. Dlaczego taki film nie może się przebić na ekran w telewizji publicznej?
pamiętamy, jak wielka wrzawa była po emisji filmu zresztą mojego przyjaciela, pana Jerzego Brauna. Grzegorza Brauna, po emisji filmu Towarzysz Generał. Redaktor pani Anita Garga zapłaciła stanowiskiem. Wiele filmów, wielu cennych, bardzo wybitnych reżyserów, dokumentalistów zalega półki telewizji publicznej. Kiedy my się doczekamy zniesienia cenzury? To nie są przecież filmy, które by należało cenzurować, bo miałyby jakoś, nie wiem, wykrzywiać prawdę, miałyby wprowadzać jakieś negatywne elementy do świadomości. Panie Antoni, bardzo dziękuję za to spostrzeżenie. Również to jest wiele pytań retorycznych też, ale wszyscy to, co pan, o czym pan mówi, to wszystko również doświadczamy i to też zauważamy. Kolejne połączenie, bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze-Dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo gorąco i serdecznie. Pozdrawiam ojca dyrektora. Oglądam dzięki internetowi, nie mam mnie w tej chwili w Polsce. I tak też patrzę na to, co w innych językach mówią o Radiu Maryja. Tak, jakie to Radio Maryja? Moje nazwisko też tu jest w tych... Okazuje się, że nie tylko po polsku nas tak oczerniają, ale też służby pracują również w innych językach i to są... oni pracują w całym w świecie po prostu. Nie tylko chodzi o odebranie dobrego imienia w Polsce, wśród Polaków, ale i gdzie indziej też. Dlaczego to mówię? Bo właściwie widzę, że te służby ciągle pracują. One wcale się nie skończyły. Gdy czytałem na przykład dzisiaj pana artykuł, pana wywiad z naszym gościem szanownym, którego, o którym mówił kiedyś pan Piotr Szubarczyk, i mówię koniecznie, żeby tylko pan się zgodził wystąpić u nas i przyjechać. To jest bardzo, bardzo ważne. W każdym razie, gdy czytałem ten artykuł dzisiaj, ten wywiad w naszym dzienniku, to myślałem, żeby wszyscy to przeczytali, żeby wszyscy Polacy to wiedzieli. Co zrobić, żeby wszyscy wiedzieli? Myślę, że w tej sytuacji tylko Polak do Polaka, świadomy do nieświadomego, wykorzystać możliwości wszystkie, jakie mamy. Kopiować, teraz można kopiować, teraz można wysyłać przez internet, wysyłać ludziom, różnym ludziom, a zwłaszcza pracować nad młodzieżą, nad studentami. To jest. Bo to, że te służby pracują dalej, to wiadomo. One pracują w Polsce. Wystarczy popatrzeć chociażby ta dezinformacja systematyczna. Ci ludzie, pan mówi dzisiaj w dzisiejszym wywiadzie też, gdzie oni dalej są. Nie dalej są w mediach i jedno to stare pokolenie wychowało następne pokolenie i to tak idzie cały czas. To się będzie ciągło cały czas. Kłamstwo idzie dalej. Dezinformacja idzie dalej. No to jest straszne po prostu. Ja nie wiem, jak się czują ci ludzie, którzy mają takie sumienia. No ale może to jest tak, jak powiedzieli o jednym z prezydentów. Ten prezydent powiedział: mam czyste sumienie. I wtedy padła odpowiedź przez kogoś, ktoś powiedział, kto słuchałem go, mówił: bo nie używam. Otóż... albo go nie mamy. No, albo zabite. Wychowane inaczej. I to jest właśnie problem. Kształcić ludzi, dawać solidną wiedzę, ale i dawać sumienia, prawe charaktery. I tutaj tu bym już dotknął, przeskakując, porządne uczelnie. Porządne uczelnie. Na uczelniach jest pełno jeszcze agentów. Na uczelniach rozpowszechnia się neomarksizm. Nie tylko w Polsce, ale w świecie. On wchodzi we wszystkie struktury, tak bym powiedział. To widać. Trzeba, i myślę, że Polacy uczciwi, Polacy, którzy mają sumienia, są światli, powinni pracować nad innymi, pomagać jeden drugiemu.
bo tylko prawda nas wyzwoli, bo tylko prawda jest siłą pokoju, bo tylko w prawdzie i miłości można budować ludzkie, jakąś godną przyszłość każdego człowieka. Inaczej to jest już, zaczyna się piekło na ziemi i tu się zaczyna przemoc, tu się zaczyna jakiś terroryzm. Można nie uprawiać tego terroryzmu, o którym tam, przed którym niby przestrzegają, ale czy tam ścigają, ale jest terroryzm medialny.